Cześć, kiedy to nagrywam, San Diego Comic Con trwa w najlepsze. Mamy już za sobą te mniejsze nowości, mniejsze zapowiedzi, czyli przede wszystkim serialowe. I w dniu, w którym to nagrywam, będziecie mogli dostać prawdopodobnie zapowiedzi Justice League, jakiś trailer, ma się pojawić trailer Aquamana, który pewnie wszyscy zobaczymy. Oczywiście będą jakieś zapowiedzi związane z Marvelem, także te duże nowości zostawiłem sobie na kolejny filmik, bo chciałem zrobić takie jedno wielkie podsumowanie Comic-Conu, ale potem doszedłem do wniosku, że no to byłby zbyt długi materiał po prostu. Patrząc na to, ile już zapowiedziano w tych, w cudzysłowie, małych zapowiedziach, a jeszcze mamy oczywiście te giganty. Dlatego w tym filmiku przede wszystkim skupię się właśnie na moich odczuciach co do tego, co zapowiedziano w kwestii seriali, też trochę komiksów, chociaż tam dużo zapowiedzi nie było. Ważna informacja co do kanału, udało mi się wreszcie zakończyć mój największy projekt niezwiązany z kanałem, dlatego lada chwila już powinniście zobaczyć powrót do dawnej świetności, a raczej niedawnej świetności, czyli wszystkie streszczenia, w miarę częste moje jakieś takie vlogi po prostu. No i jeżeli zastanawiacie się nad czym pracuję w tej chwili, to tutaj taka malutka podpowiedź. To tak w kwestii kanału. Pomówmy sobie o tym, co na razie było na San Diego Comic Con. Przeskakując po różne zapowiedzi, seriale, panele, co o nich sądzę, bo większość z nich udało mi się obejrzeć. I zacznę od Legionu, czyli serialu, na który najbardziej czekam na drugi sezon, ponieważ Legion zrobił na mnie największe wrażenie ze wszystkich seriali na podstawie komiksowych. Jeżeli zobaczycie moją recenzję na kanale, to tam stwierdziłem, że jest to na razie najlepsza adaptacja, jeśli chodzi o superbohaterskie komiksy, jakiekolwiek w życiu widziałem. Jest to absolutnie mój ulubiony serial ze wszystkich adaptacji, łącznie z pierwszym sezonem Daredevila. I tego się trzymam. I nie było tutaj wiele informacji do drugiego sezonu, dlatego że jeszcze nie zaczęto zdjęć. Wiemy oczywiście, że pojawi się kolejne wcielenie Shadow Kinga. Jest to aktor, którego możecie znać z Wonder Woman, ostatniego filmu. Grał tam tego, powiedzmy, no tego gościa, który mówił, że chciał być aktorem, ale życie mu nie poszło. I on będzie grał prawdopodobnie, moje założenie jest takie, tą ludzką wersję Amala Faruka. Czyli jeżeli będą jakieś retrospekcje, to będzie ten gość, który właśnie tam wykorzystywał dzieci, żeby kradły dla niego w tym małą Storm. Oczywiście, czy Storm się pojawi, to inna kwestia. Ale ja absolutnie jestem dalej podjarany drugim sezonem Legionu, nie mogę się doczekać. I bardzo dziwne wrażenie robi na mnie Jeff Loeb, który siedzi, wiecie, macie sobie tych wszystkich producentów, całą obsadę i oczywiście showrunnera Legionu i pomiędzy producentami siedzi Jeff Loeb, czyli gość, który jest szefem telewizyjnej dywizji Marvela, który nadzoruje całego Netflixa, agentów S.H.I.E.L.D. i tak dalej. I on sobie siedzi wśród nich w Foxie. I to jest fajna ta taka namacalna, że tak powiem, ta współpraca, bo słyszymy, że Legion powstał przy współpracy Marvela i Foxa, ale kiedy faktycznie widzę Loeba tam, który się wypowiada ciepło o tym, jak niesamowity jest to serial, to naprawdę czuję, że Marvel i Fox tutaj współpracują. A jak oni dobrze współpracują, pamiętajmy, że seriale i komiksy należą do jednej dywizji, filmy są obok, dlatego filmy Marvela niekoniecznie przeplatają się z serialami, ale komiksy i seriale już tak, więc im lepsza jest współpraca Jeffa Loeba z Foxem, tym w komiksach lepiej wiedzie się X-Men. A według mnie Resurrection to prawdopodobnie najlepsze, co ostatnio Marvel zrobił. Większość komiksów jest przynajmniej dobra z tej inicjatywy, więc ta współpraca absolutnie cieszy. No i plus otwiera różne inne opcje, że tak powiem, więc póki to wychodzi dobrze i póki Legion się przyjmuje, to jest naprawdę dobry znak. I z tego, co ja wywnioskowałem, poza tym oczywiście, że wszyscy dobrze się bawią i Audrey Plaza, jak to Audrey Plaza nie jest w stanie udzielić informacji, tak żeby cała sala nie ryczała ze śmiechu, to, że jestem na 80% przekonany, że uda im się ściągnąć Patricka Stewarta do tego serialu, żeby zagrał Charlesa Xaviera w jakichś retrospekcjach, czy coś w tym rodzaju. Albo Jamesa McAvoya, albo kogoś. Wydaje mi się, że uda im się któregoś z filmowych Xavierów, chociaż na tą krótką scenę retrospekcji, bo Noah Hawley, który jest showrunnerem, o nim zaraz jeszcze dwa słowa, powiedział, że mu w pamięci najbardziej utkwiła i w ogóle stąd wyszedł cały pomysł na Shadow Kinga w pierwszym sezonie Legionu,
właśnie tego pierwszego starcia pomiędzy Xavierem a Shadow Kingiem, kiedy oni siedzą w barze i z zewnątrz dla ludzi to są dwóch gości, którzy siedzą w ogóle przy osobnych stolikach, a w tym czasie na planie astralnym jest jakaś epicka bitwa, gdzie oni zmieniają kształty, jakieś promienie lecą, bronie się tworzą i kiedy bitwa się kończy nagle, Amal Farouk po prostu pada twarzą na stół, a Xavier staje i wychodzi. I to jest właśnie coś, co najbardziej zapadło showrunnerowi w pamięć, więc jestem wręcz przekonany, że on będzie chciał to pokazać, tą scenę. I tu oczywiście nie będą musieli na długo wziąć czy Patryka Stewarta, czy Jamesa McAvoya, bo będzie musiał, wiecie, wejść do baru, zamienić dwa słowa tam gdzieś, czy usiąść przy stole i to będzie wszystko. I potem wstać i wyjść. Ale myślę, że to im się uda. Wyraźnie zaznaczył, że pracują nad tym. Nie zdziwię im się, jeżeli się to uda, bo coraz... Fox działa coraz lepiej, kurde. I muszę im przyznać, że od jakiego czasu kawał dobrej roboty robił ze swoimi filmami i tutaj innymi produkcjami. I w momencie, w którym pod koniec Noah Hawley powiedział, że ma dwa... Bo że pracuje nad filmem, pełnometrażowym filmem dla Foxa i ma dwa słowa dla nas. Doktor i Doom. Widzicie, gdyby Fox zapowiedział w tej chwili po wszystkich swoich porażkach, że robił solowy film o doktorze Doomie, stwierdziłbym, że nie, proszę, nie zrobić, znowu będzie głowy wysadzał, czy coś innego robił. Ale ponieważ wzięli gościa o imieniu Noah Hawley, który odpowiada za serial Fargo, którego sam nie oglądałem i jak tylko znajdę czas, to się za niego pewnie zabiorę, bo jest wychwalany pod niebiosa, a potem przeszedł do Legionu. Kolejny serial, z którego ja uwielbiam, uważam go za najlepszy superbohaterski serial. Gość, który ma tak wyraźną swoją taką, swój styl, swoją, to jest siła po prostu kreatywna i słyszę to, jak on się wypowiada o Legionie, jak mu różne pomysły do głowy przychodzą, jak na tym panelu bardziej niż na jakimkolwiek innym, o innych serialach, do których zaraz przejdę, wszyscy cały czas zwracali się co do niego i mówili, że tutaj kazał im tańczyć, czy coś innego, żeby dobrze przygotować. Wyraźnie wszystko było widać, że to jest gość, wokół którego cała ta produkcja się kręci, jak przy naprawdę żadnym innym serialu. I to jest taka siła kreatywna, która już współpracowała z Foxem, ten gość już z nimi współpracował przy telewizji, więc absolutnie nie mam podstaw, żeby wierzyć, że Fox, który tym bardziej ostatnio bardzo rozluźnił się w kwestii dawania większej swobody kreatywnej po wtopie, jaką była Fantastyczna Czwórka, czy po odgrzaniu kotleta o nazwie X-Men Apocalypse, zrobili przed X-Men, ale to w tym samym czasie było jakby robione, Deadpoola i Logana puścili naprawdę autorskie filmy na tle pozostałych blockbusterów. Myślę, że absolutnie gościowi, który dał im naprawdę świetnie oceniany serial, pozwolą robić co chcą z Doktorem Doomem i jeżeli ten gość zabierze się za Doktora Dooma, to dostaniemy, myślę, prawdziwego Wiktora von Dooma z całym motywem bycia Romem w Latferii, matką, która zaprzedała duszę diabłu i kto wie, czy nie całej eskapady do piekła. Oczywiście tutaj bez udziału Doktora Strange'a, ale myślę, że na Hawley bez problemu sobie wymyśli, jak przedstawić piekło, do którego, powiedzmy, schodzi Doktor Doom, żeby swoją matkę uratować. Czy inne tego typu rzeczy. Doom jest taką postacią, to jest naprawdę ten złoczyńca, dzisiaj w sumie już nie złoczyńca w komiksach, który idealnie nadaje się na solowy film pod takim czymś to już proszę, bierzcie moje pieniądze, Fox, po tym co ostatnio robicie i po ludziach, jakich zatrudniacie, jak no Hawley. Czekam na Doktora Dooma. Kto by się spodziewał po tym, co ostatnio Fox nam zaserwował. Ale widzę ogromny po prostu zmianę kierunku na absolutnie na korzyść. Przeskoczmy do Marvela i tutaj panel Defenders. Muszę powiedzieć, że nie byłem pod wrażeniem chemii między aktorami podczas panelu. Wiecie, z tymi panelami jest często taki problem, że człowiek widzi tych ludzi, jak oni są sympatyczni, jak się fajnie ze sobą dogadują na tym panelu. Ogląda się jakiś film czy serial i jest gówniany i ci smutno, bo ci ludzie tak fajnie wypadli i tak się ich już polubiło. A tutaj właśnie na tym panelu nie miałem tego odczucia. Może byli zmęczeni, dlatego że wielu z nich po kilka seriali naraz musi kręcić, wiecie, Daredevil sezon 3, Jessica Jones i Luke Cage, to wszystko jest albo w trakcie zdjęć, albo coś takiego. Aktorka Debra Ann Wall, która gra Karen Page, lata między trzema serialami, znaczy Defenders już kończyły zdjęcia, ale między Defenders z Punisherem a Daredevilem trzecim sezonem, mówię, że gra w trzech naraz właściwie, więc mogę zrozumieć, że są trochę zmęczeni. Natomiast był kolejny zwiastun Defenders,
I tak, kilka rzeczy. Po pierwsze, absolutnie najlepiej w całym zwiastunie wypada Jessica Jones. I tu ważna informacja, możecie zobaczyć moją recenzję pierwszego sezonu Jessica Jones. O tyle, co narzekałem tam na strukturę, na to, że w pewnym momencie ten sezon się bardzo rozwadnia, gdzieś wątek główny, mimo że na początku intrygujący, w końcu gdzieś się rozszedł i tak dalej. To oczywiście wszystko utrzymuje i uważam, że gdyby ten sezon miał 8 odcinków czy coś takiego, to wyszedłby mi odzio. Ale cały czas polubiłem Kristen Ritter jako Jessica Jones. Uważam, że to była dobra castingowa opcja i po tym zwiastunie kibicuję najbardziej Jessice z tych wszystkich postaci. Najbardziej interesuje mnie, co z nią będzie. Zresztą ludzie, którzy byli tam na San Diego, w San Diego na Comic-Conie, mogli zobaczyć pierwszy epizod Defenders i tam również z tego, co słyszałem, najbardziej chwalona jest właśnie Kristen Ritter jako Jessica Jones w tym pierwszym odcinku. I w trailerze też uważam, że najlepiej wypada. Co do reszty, to się zobaczy, jakby zwiastun jest przede wszystkim nastawiony na akcję, więc tutaj nie ma za bardzo co go analizować, czy tam wyciągać jakieś informacje z niego. Natomiast na samym panelu ogłoszono również, że powstaje drugi sezon Iron Fista. To było ogłoszenie, które powie... Jeff Loeb ogłosił to i nie wiem, czy nawet Finn Jones o tym wiedział, albo liczył na to, słyszał plotki, tutaj jakby dostał potwierdzenie. Zabawne i trochę smutne było to, że on był gościem, który najgłośniej klaskał z tego powodu, bo nie dziwię się, że gość się ucieszył, patrząc na to, jakie recenzje zbierał ten serial. Pewnie była szansa, że nie dostałby przedłużenia, aczkolwiek Netflix powiedział, że był to jedna z lepiej oglądanych premier Marvela, co oczywiście szło prawdopodobnie siłą wystrzału pozostałych, że tak powiem. No i Iron Fist na papierze prezentował się najlepiej, no ale recenzje dostał, jakie dostał, absolutnie uważam zasłużone. Serial był kompletnie do dupy, aczkolwiek, co jest wielką zaletą telewizji i seriali. Ile oglądaliście seriali, gdzie jeden sezon ma zupełnie inny ton, zupełnie inny wydźwięk niż inny sezon? I nieraz oglądałem serial, w którym powiedzmy był jakiś kapitalny pierwszy sezon, bo inaczej pewnie mi się nie wciągnął, a potem na przykład drugi sezon, który był słaby, ale potem w trzecim ktoś coś odratowywał i okazywało się, że był jeszcze lepszy niż pierwszy, czy coś takiego. I z Iron Fistem tak oczywiście jest. Jeżeli dadzą lepszego showrunnera niż Scott Buck, o którym zaraz jeszcze powiem przy innym serialu, ale Finn Jones wreszcie zdąży ogarnąć sztuki walki jakkolwiek, żeby chociaż sprzedać nam, że on potrafi walczyć. Wtedy tam, z tego co pamiętam, miał 2 tygodnie czy coś takiego, śmieszny czas. Zobaczymy, jak wypadnie w Defenders, bo to też jest bardzo istotne. Czy uda im się spowodować, żebym ja na przykład polubił Iron Fista w Defenders w relacji z innymi bohaterami, to kto wie, może drugi sezon może wyjść zupełnie dobrze. Jeżeli nie są idiotami i widzieli, jakie są recenzje i wiedzą, jakie błędy popełnili, to właśnie w telewizji to jest piękne. Drugi sezon może mieć zupełnie inny wydźwięk i nagle mogę stwierdzić, że to jest całkiem dobry serial, jeżeli wiele pozmieniają. Więc akurat nie protestuję, że jest drugi sezon, tak jak mówię. Jeżeli będzie gówniany, to najwyżej gdzieś w połowie przestanę go oglądać, bo nie dam rady, tak jak w przypadku pierwszego byłem bliski tego. Ale tak jak mówię, wszystko może się zmienić z odpowiednim showrunnerem, z odpowiednim podejściem, może większą ilością czasu. Zapowiedziano, że pojawi się tam Misty Knight, więc pewnie razem z Colin Wing wreszcie zrobił swoje te Daughters of the Dragon. Ich team up, czemu nie? Lubiłem w miarę Misty w Luke Cage'u. Colin była jednym z niewielu jasnych punktów Iron Fista, więc zawsze coś. Jeszcze jeśli chodzi o pozostałe seriale, to liczę na to też, że Jessica Jones również. To jest o dziwo, z tych wszystkich nie czekam najbardziej na trzeci sezon Daredevila, ale właśnie na drugi sezon Jessica, bo polubiłem tą postać, tak jak mówię, aczkolwiek nie dostałem do końca takiego serialu, jak chciałem. Za wiele rozwodnionych wątków i tak dalej, ale zawsze mogę liczyć na to, że tu pójdzie lepiej i tu mam większe szanse polubić drugi sezon Jessica Jones, bo lubię bohaterkę, niż drugi sezon Iron Fista, gdzie cały czas muszą mi tego Finna Jonesa jako Iron Fista sprzedać. Tak jak mówię, kluczowe będzie to, jak wypadną oczywiście w Defenders, jak wypadną w relacji do siebie i mam nadzieję, bo w trailerach ta relacja już wygląda znośnie. Nie mówię, że już się nią zachwycam, ale wygląda znośnie i może coś z tego będzie. Natomiast liczę na to, że jeżeli już przejdziemy do kolejnych sezonów, w których siłą rzeczy ci bohaterowie już się znają, to nie będą unikać tego, na co w wielu miejscach liczyliśmy, kiedy na przykład ktoś potrzebował prawnika, czemu nie pojawił się w którymś miejscu Matt Murdock, czemu Claire nie wezwała Daredevila w tym momencie, wiecie,
W filmach to jeszcze rozumiem, ale w serialach, kiedy mamy te 13 odcinków czy ileś, takie nawet wystąpienie danego bohatera, tak jak Luke Cage pojawiał się w Jessica Jones, ile, 3 odcinki czy 4, zupełnie zmienia, zupełnie nastawienie nasze, wiemy, że oni są blisko siebie, nie musimy się wstydzić tego, że jakby działają razem. Wiadomo, że dany serial ma się skupić na jednym konkretnym bohaterze, ale szczególnie Luke Cage i Iron Fist, no, którzy się nie będą spotykać w swoich własnych serialach, może być dziwnie. W każdym razie, jeszcze daję im kredyt zaufania, zobaczymy jak wyjdzie Defenders, jak mi sprzedadzą Iron Fista z lepszym showrunnerem i miejmy nadzieję już dłuższym czasem Fina Jonesa do przygotowania się do tych scen, w których musi pokazać jakieś sztuki walki. Wiem, że wszyscy zachwycali się w pierwszym sezonie, w pierwszym odcinku, który zobaczyliśmy, znaczy nie my, ci ludzie, którzy byli w San Diego na Comic-Conie, zachwycali się Sigourney Weaver, że ona może być naprawdę niezłym antagonistą, no ale to jest Sigourney Weaver, to jest legenda, ikona, jeśli chodzi o kobiece bohaterki, więc absolutnie w to wierzę i hej, czemu nie, od Wilsona Fiska, chociaż nie, no, nie mogę powiedzieć, że Purple Man, dopóki tam go, mówię, nie rozwodnili jego wątku, był słabym złoczyńcą, zresztą Cotton Mouth był spoko, ale wiadomo, za szybko się go pozbyli, więc Sigourney Weaver. Wiadomo, to może wyjść naprawdę dobrze. Także Defenders już w sumie niedługo, za miesiąc niecały, będziemy mogli sobie o tym dokładnie pogadać. Nie mam jakichś wielkich oczekiwań absolutnie po niestety nieudanym Iron Fiście i takim sobie rozwadnianiu niektórych tych poprzednich seriali, aczkolwiek tu jest tylko 8 odcinków, więc może akcja będzie bardziej spięta. No zobaczymy, daję jakiś tam kredyt zaufania i zerknę na to na pewno. Skoro mowa o panelach i tym, jakie wrażenie robią na tobie aktorzy, to byłem pod niemałym wrażeniem obsady Inhumans. To oczywiście o niczym nie świadczy, bo wiecie, znam dużo ludzi, którzy są bardzo sympatyczni, ale to jeszcze nie znaczy, że zagrają dobrze w jakimkolwiek filmie, czy tutaj ci ludzie dostaną dobry scenariusz i tak dalej, ale tutaj już czułem dużo większą jakąś taką charyzmę, dużo większy hajt, dużo większą energię od tych ludzi, którzy grają Inhumans, niż w przypadku nawet tych Defenders. Drugi zwiastun, który dostaliśmy, prezentował się na pewno lepiej niż ten pierwszy, bo chociaż widzieliśmy kilku Inhumans, którzy gdzieś tam mają skrzela, jakieś tam specjalne oczy, więc może w tym pierwszym nie były pokończone w ogóle efekty. No, wreszcie Meduzie ruszyły się włosy, nie to, że to cudownie wyglądało, wyglądało jak efekt CW, Flasha, czegoś takiego, ale z drugiej strony na Scotta Baka, showrunnera, który tak wstydzi się najróżniejszych specjalistycznych rzeczy, to, że Meduza w ogóle ma animowane włosy, już jest jakimś sukcesem. Poza tym zwiastun jakoś szczególnie był lepszy niż poprzedni, to wszystko co mogę powiedzieć. Natomiast jeśli chodzi o to, jak obsada się wypowiadała, no to muszę powiedzieć, że jest ciekawie. Po pierwsze, możemy w ogóle przeskoczyć po tych, jak mówili. Gość, który gra Trytona, jest tutaj Scott Buck wyciągnął chyba wnioski po pracy przy Iron Fiście, gdzie wzięli tego Fina Jonesa i tam mało kto umiał walczyć, więc gość, który gra Trytona, ten aktor, to jest pięciokrotny mistrz świata, jak dobrze zrozumiałem, w taekwondo. Jeżeli się pomyliłem co do sztuk walki, to mnie pomylcie, poprawcie. Ale no, jeżeli teraz dowiedziałem się o czymś takim, no to wszelkie walki Trytona z kimkolwiek mogą wyglądać naprawdę dobrze. To jest gość, który wcześniej do Fina Jonesa z Iron Fista wie jak wymachiwać prawdopodobnie lepiej niż nie jeden z choreografów. Więc hej, jedna rzecz, czekam na walki Trytona. Aktorka, która grała Krystal, non-stop opowiadała o tym, że większość czasu musiała mówić do wyimaginowanego wielkiego bulldoga, więc to jest relacja absolutnie komiksowa. Lockjaw był najbardziej psem Krystal, że tak powiem, najwięcej czasu razem spędzali. To też cieszy, akurat Krystal nie zarzucałem nic nawet na tych wyglądających jak tani cosplay grafikach i tak dalej, więc hej. Gość, który gra Gorgona, to był opisany dokładnie jako bardzo impulsywny i tak dalej i ewidentnie był takim misiem na planie, że tak powiem, którego wszyscy lubili i wszystkich za mocno przytulał. O Karnaku, o dziwo, ciekawie wypowiadał się nie kto inny jak sam Scott Buck, który dosłownie mówił, że jest to gość, który widzi wadę we wszystkim i jednocześnie przez to ma dosyć smutne podejście do świata, ale dokładnie tak jest pisany Karnak, on jest w ogóle w komiksach jakiegoś czasu totalnym nihilistą, więc to też jest dobrze. No i jeśli chodzi o Maximusa, to zmienili cały ten pomysł, bo teraz on będzie człowiekiem,
W sensie, że przeszedł telegenezę i chyba w ogóle nie dostał mocy, czy je stracił. Jakoś tam zrobił, że jest generalnie, powinien być w najniższej kaście w Attilanie, ale nie jest, bo jest bratem króla i to jedyny powód. Ale właśnie, wspomnieli o tych kastach, to jest bardzo istotne i kurde, zachowali to. Więc mówię, po skosie Bachu spodziewałem się, że tego absolutnie nie będzie. Ale wspomniano wyraźnie, że jest tam system kastowy, który jest kompletnie nie fair i tak dalej. Dosłownie tak było w komiksie. I to było bardzo interesujące, mówię, i on, w dodatku, do którego nie miało się żadnego wyboru, bo się przechodziło telegenezę i ona cię, i to, z jakimi mocami się wyszło, ustawiało cię w konkretnej kaście i z tego, co zrozumiałem, tak to zostało zachowane, a to był klucz według mnie społeczeństwa Inhumans i jeden z powodów, dla których ono było takie ciekawe, ciekawie rozłożone, więc to było całkiem dobrze, że to usłyszałem. No i muszę powiedzieć, że to jak rozmawiali o swoich rolach, aktorka, która gra Meduzę i aktor, który gra Black Bolta, też było niczego sobie, ponieważ aktor, który gra Black Bolta, stworzył swój własny, to nie jest język migowy, ale kilka gestów, które coś znaczą. I aktorka, która gra Meduzę, oglądała tę jego, jak ona to mówiła, pracę domową, żeby się do tego dostosować. I ona sama mówiła, że ma ciekawie, kiedy ma dialogi, które widzi jego kwestię i swoją kwestię, ale ostatecznie to są obie jej kwestie, bo ona jest głosem Black Bolta, czyli tak jak powinno być. No i wspominała o tym, że właśnie Meduza jest też również silna dosyć i niezależna, więc nie wszystkie polecenia króla idealnie tłumaczy. Też to może być ciekawa dynamika. W ogóle aktorka, która gra Meduzę, mimo że w trailerach wygląda najgorzej, to była absolutnie najbardziej podjarana i od niej czułem największy hype, let's do this, po prostu ze wszystkich na tym panelu, co jest w sumie dobrym znakiem. I o tym, że szczególnie w scenach jest dziwnie, kiedy mają, że tak powiem, intymne sceny, bo on robi gesty i ona ma w scenariuszu wiedziała, co te gesty znaczą, ale kiedy na planie ktoś nie mówi swojej kwestii, tylko ją pokazuje w jego własny sposób, no to ona generalnie, jak to mówi, musiała mówić sama do siebie. I wygląda to, że między nimi może być ciekawa dynamika. Także powiem, że nie sam trailer, a ten panel lekko z totalnej żenady do... Przynajmniej ci aktorzy się starają, podniósł moje oczekiwania. Dalej nie wierzę w Scotta Baka, dalej, tak jak mówię, sympatyczni ludzie, którzy mogą być bardzo podhypowani, to jeszcze nie jest gwarancja sukcesu. I dalej mogę obejrzeć pierwszy odcinek i być totalnie zażenowany, ale z kompletnej desperacji, jaką widziałem po pierwszym trailerze, który drugi, umówmy się, niewiele tutaj dał, żeby jakoś zażegnać moje tutaj obawy, ten entuzjazm aktorów trochę zadziałał. Co oczywiście, tak jak wspomniałem na początku, może być problematyczne, bo ogląda się ten panel, jacy fajni ludzie, a potem będą grać tak beznadziejnie i będzie mi smutno po prostu. Znaczy, nie będą grać, pewnie będą grać dobrze, ale będą mieć gówniany materiał do grania. I będzie mi smutno, że w takim syfie zagrali. Fina Jonesa też lubiłem, zanim zagrał w Iron Fiście. No, co można zrobić? Ale tak jak mówię, coś skurali z moim podejściem, więc to chyba zawsze jakiś plus. Co prawda nie było panelu, a przynajmniej ja takiego nie znalazłem. Jeśli był, to powiem o nim w części filmowej, ale dostaliśmy nowy zwiastun z serialu Gifted, czyli tego kolejnego serialu Foxa, jak mówię, ostatnio mam wielką wiarę w Foxa, o mutantach, i on dalej wygląda tak, jak powinien wyglądać. To jest raczej taka stereotypowa historia w stylu Heroes, jeżeli oglądaliście. Mamy ludzi z supermocami, rząd ich gania i zamyka, ale coś brzmi tak odpowiednio w tym, że są nazywani mutantami i że jest tam Polaris, córka Magneto, Thunderbird, który jest takim prototypowym Warpathem, który pojawił się w drugiej genezie na początku i zginął. Ale to nieważne, bardzo lubię Warpatha, więc pewnie będzie na tym pisany, no bo na tamtym za bardzo nie ma co pisać. I takie postacie, właśnie to, że oni się nazywają mutantami, jest takie odpowiednie, takie, słyszę to mutant i tak coś we mnie klika, że to nie są już people with gifted, people of tomorrow, coś tam, nie, mutants, jest, to jest to, czego potrzebowałem, wreszcie to nie jest generalnie ktoś, kto lubi X-Men i chciał zrobić serial o X-Men, ale nie może użyć X-Men i tańczy wokół tego, nie, to są praktycznie X-Men, więc wygląda dużo bardziej stereotypowo niż Legion, jest odjechany czy coś, fabuła jest standardowa, ale jeżeli polubię bohaterów, to mi to kompletnie odpowiada, więc hej, czemu nie? Kolejny serial, który na pewno sprawdzę, a będzie sprawdzać w tym roku, bo jeszcze Runaways będą, tutaj akurat nie mieliśmy na razie żadnych informacji, pewnie to jest mniejsza stacja, więc pewnie będą potrzebowali drugiego sezonu, o ile pierwszy się przyjmie, żeby w ogóle na San Diego mogli mieć jakiś panel, ale
znowu, coś na co można czekać, coś, co można na pewno sprawdzić. Na końcu chcę jeszcze wspomnieć o jednej rzeczy, o Punisherze, bo co prawda my nie zobaczyliśmy klipu, ale po Defenders pokazali mały klip co do nowego serialu Punishera, którego my będziemy mogli zobaczyć jesienią. I opis tego klipu mi bardzo podnosi mój entuzjazm. Mój ulubiony Punisher to jest Punisher Garth Ennisa. Obecnie w Polsce macie dwa pierwsze tomy Maxa, to też pisał Garth Ennis. Możecie, był w wielkiej kolekcji komiksów Marvela, jego razem, kiedy rysował mu Dillon. Jeszcze później kontynuował to w Maxie Jason Aaron. Generalnie mój ulubiony Punisher to jest taki trochę exploitation tej przemocy, kiedy Punisher rozwala gości i robi to w sposób niepotrzebnie przesadny. Na przykład w Warzone bardzo podobał mi się motyw, w którym on zestrzelił z rakietnicy gościa, który gdzieś tam skakał między dachami. I czuję, że to jest niepotrzebna przemoc, ale właśnie przez to jest trochę zabawniejsza w przypadku Punishera. Zawsze napisane w ten sposób, że ci ludzie, oczywiście to bardzo źli ludzie, którzy robią bardzo złe rzeczy, więc Punisher ma prawo ich zabijać. A jak dobrze zrozumiałem, jest scena w tym klipie, kiedy on jedzie i widzi gang motocyklistów, którzy robią coś tam złego, więc ich potrąca, potem w lusterku widzi, że oni tam jeszcze żyją i się czołgają i potem wrzuca na wsteczny i słyszymy tylko, jak on przejeżdża sobie kompletnie z zimnym wyrazem twarzy i jak coś tam mu chrupie pod kołami. I to jest Punisher, którego zobaczy dosłownie. Pełna brutalność, nawet przesadzona, niepotrzebna, tak potrącił kogoś, połamał mu nogi, ale nie, jeszcze wycofa, żeby po nim przejechać. No to, o ile ten gość był bardzo, bardzo zły, to jest właśnie Punisher, którego chcę zobaczyć, czyli jest tam jakiś podobny motyw, jak on strzela do kogoś z jakiejś snajpery czy czegoś takiego i kula leci i przez granicę go zabija, czy coś takiego, bo ktoś uciekł za granicę. Więc jeżeli ten Punisher faktycznie skupi się na tej właśnie absurdalnie bezsensownej przemocy, z totalnie zimną miną, kompletnie gościa, który ma non-stop kamienną twarz, ale jednocześnie wszystko wydaje się lekko absurdalne i bardzo krwawe, to ja chcę takiego Punishera. To jest mój ulubiony Punisher generalnie. Jak czytacie Maxa, to większość historii tam tak dosłownie wygląda. Także to jest kolejna rzecz, która mnie na pewno ekscytuje po tym, co usłyszałem na Comic-Conie. Na końcu jeszcze dwa słowa o komiksach. Jeśli chodzi o Marvela, to jakoś wyjątkowo dużo zapowiedzi nie było. Jest Marka Wade'a, będzie Kapitan Ameryka, już ze Steve'em Rogersem odhydrowanym, który będzie coś w rodzaju Supermana Grounded, czyli w historii Superman Grounded Superman chodził sobie po Stanach, nie latał, a sobie chodził i pomagał ludziom, tak chciał, wiecie, sobie po prostu ludziom w Stanach całych pomagać. No i o tym podobnie ma być zrobiony Kapitan Ameryka, więc to jest jedno ogłoszenie. Drugie to takie, że parę anulowanych serii, niestety nie nowa, będzie wydanych w one-shotach, będzie bodajże nie Deadly, chyba Deadly Hands of Kung Fu, czy Masters of Kung Fu i kilka innych takich będzie miało swoje one-shoty do Legacy. I generalnie tyle tak naprawdę, nie było tam jakichś mega ogłoszeń, jeśli chodzi o to, co ma być w Marvelu. Cały czas mówią o Legacy, cały czas mówią o Generations, które teraz będzie pisane, ale jakby nie dziwię się, że nie chcą za wiele tutaj, powiedzmy, spoilować, patrząc na to, że Secret Empire jeszcze cały czas trwa i nawet jak pokazywali fragmenty Secret Empire, to niektóre sylwetki były po prostu zacienione, żeby nie zdradzać, kto to jest, jak na okładce, gdzie Zimo walczy z kimś, zakładam Bucky'im, ale to się dopiero zobaczy. Czy nie jestem pewien, czy będą jeszcze jakieś panele o komiksach, jeżeli tak, to na pewno jej tutaj jakoś podsumuję. No i to na razie tyle z tych mniejszych podsumowań z San Diego Comic Conu. Panel Gry o Tron wydaje mi się był taki dosyć nijaki. Podobał mi się bardzo pierwszy odcinek, może nawet zrobię jakieś podsumowanie, może zrobię jakieś podsumowanie serialowe, chociaż w tym przypadku musiałbym mówić tylko i wyłącznie o Grze o Tron, bo Preachera już nie dam rady oglądać, ale panel nic specjalnego, tak naprawdę nie mogę o nim powiedzieć. Także mówię, to na razie tyle, na pewno będzie jutro druga część, czy pojutrze, bo nie jestem pewien, czy wszystko wrzucą w ten jeden dzień, czy jeszcze będzie jeden, chyba będzie jeszcze jeden, więc może pojutrze będzie podsumowanie filmowe o tym, co tam Warner zapowiedział i co pokazał, o tym, co Marvel zapowiedział i pokazał, czy może jeszcze Fox, nie wiem co dokładnie, ale na pewno zbiorę to do kupy, o tym pogadam. Na pewno pogadamy też o tym jeszcze w Comics Weekly, bo Comics Weekly lada chwila powróci, jak widzieliście może już na naszym fanpage'u zapowiedzi, gdzie robimy
sumujemy numerację, tak jak ostatnio jest to, patrzcie, modne. No i to tyle. Dajcie mi znać, jak wasze wrażenia są do tej pory z tego Comic-Conu. Na które seriale najbardziej czekacie, tak jak mówię, ja przede wszystkim na drugi sezon Legionu, aczkolwiek no, dam szansę zarówno Inhumans, jak i Defenders z różnymi oczekiwaniami, nazwijmy to. No i widzimy się przy kolejnym omówieniu, a ja będę starał się niedługo znowu reaktywować kanał pełną parą ze streszczeniami i Adamem Warlockiem i tego typu sprawami. Do następnego razu, cześć!